Sześć osób, które są podejrzane o bycie członkami mafii śmieciowej w województwie śląskim, zatrzymała policja. Pięciu mężczyzn i kobieta mieli pozbywać się nielegalnych odpadów nie tylko na Śląsku, ale także w innych regionach. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Pięciu z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Paweł Jędrusik. Sprawa nielegalnych odpadów sięga 2021 roku i to właśnie wtedy przestępcy mieli utylizować odpady w sposób niezgodny z prawem. Schemat działania był niemal za każdym razem taki sam. Sprawcy wynajmowali hale, ogrodzone tereny, które wypełniali odpadami, następnie znikali, pozostawiając z tym problemem właścicieli tych terenów. W ten sposób szacujemy, że pozbyli się około 1200 ton takich odpadów. Podejrzani to pięciu mężczyzn w wieku od 29 do 52 lat oraz 48-letnia kobieta. Nielegalne odpady wykryto m.in. w Bytomiu, Mikołowie, Sosnowcu, a także w powiatach zawierciańskim i będzińskim. Wszystkie te działania odbywały się wbrew przepisom ustawy o odpadach i były składowane w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu i zdrowiu ludzi, spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni i zanieczyszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym, wyrządzając tym samym szkodę w wielkich rozmiarach i sprowadzając bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru lub gwałtownego rozprzestrzeniania się substancji takich jak trujące, duszące, parzące, które zagrażały życiu i zdrowiu osób i mieniu w wielkich rozmiarach. Jak udało się ustalić śledczym, trzech mężczyzn spośród podejrzanych jest powiązanych ze środowiskiem śląskich pseudokibiców.